że mam honor spotkać się z Państwem. Dziękuję Pani Kanclerz. Właśnie przed chwilą miałem okazję mówić do jakiejś kamery, że cieszę się, że jestem w Wyższej Szkole Demokracji, bo przynajmniej po tym pierwszym spotkaniu odczułem, że jest tu taka jak w dawnym, dobrym renesansie, taka atmosfera bardzo intelektualnie otwarta. Nawet jeśli są różnice poglądów, to jak pięknie wybrzmiewają w szacunku dla wzajemnych racji i jeśli tak Wyższa Szkoła Demokracji funkcjonuje, to jest to dobre wpisywanie się w rozwój polskiej nauki, w rozwój polskiej myśli i myślę w edukowanie też polityków, że nawet jeśli mają odmienne racje, to niekoniecznie wypowiadane one powinny być w atmosferze jakiejś dzikości, jak to często Państwo obserwujecie. Kiedy tutaj Pan powiedział, że spotykam się ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to gdyby Pan tego nie powiedział, to patrząc na Pani, nigdy bym się tego nie domyślił. W telewizorach, gdzie nie włączy się radia, tam słychać Smoleńsk, tam słychać awanturę. A kiedy jeżdżę na spotkania, bo przecież też tu przyjeżdżam do Grudziądza, który jest mi bliski, i do Torunia i objeżdżam ten mój okręg wyborczy, to okazuje się, że ludzie nie chcą rozmawiać o awanturze, jak mówiłem przed chwilą do jakiejś kamery. Ludzie chcą rozmawiać o swoich sprawach, chcą rozmawiać o tym, jak świat powinien stać na nogach, a nie jak bardziej go jeszcze postawić na głowie. To są debaty nieznośne. Ja jeszcze wczoraj wieczorem występowałem w programie Forum. To już nie wiadomo w TVP Info, to już nie wiadomo co mówić, bo to nieustannie Smoleńsk, a Państwo o Smoleńsku owszem zapytacie, ale czy to jest przedmiot Państwa bytu, życia, satysfakcji? Z całą pewnością nie. O Smoleńsku należało mówić w zupełnie innych tonacjach. Dzisiaj byłem też jeszcze w radiowej Trójce, jak tu ktoś mówi, że nie słuchał w Warszawie, no tam też był ten Smoleńsk, może już bardziej okrojonej postaci. W tej debacie przede wszystkim trzeba przywrócić jakąś normalność. Jeśli tej normalności się nie przywróci, no to okazuje się, że to co nas drażni, czyli Antoni Macierewicz, na wstrzyknięcie palcem, jeśli sobie zażyczy, to zagospodarowuje całą przestrzeń medialną i na własne życzenie rozpoczyna spektakle takie, które z problemami takimi rzeczywistymi nie mają nic wspólnego. Jeśli pojawią się pytania o Smoleńsku, to już teraz też nie chciałbym sam rozpoczynać tego tematu, to odpowiem krótko i sztabowo, jak ja to widzę, jak moim zdaniem to powinno być rozstrzygane. Myślę, że najlepszą mamy godzinę czasu, że najlepszą formułą tego rodzaju spotkań jest forma taka, Państwo zadajecie pytania, ja odpowiadam. Im będą to pytania trudniejsze, tym będę bardziej zadowolony, bo ja lubię takie gorące atmosfery. Także zachęcam do zadawania pytań. Korzystając też z takiej okazji, mając takiego znakomitego gościa, jest sposób nie zadać pytania, które mnie nurtuje. A mianowicie w Sejmie została uchwalona ustawa o odrębnej własności mieszkaniowej. Ja posiadałem, to będzie dosyć trudne pytanie, ale jak pan marszałek mówi, sam lubi takie pytania. Miałem mieszkanie, to było mieszkanie typowo własnościowe. Ponieważ wyszła ta ustawa, była możliwość zamiany na odrębną własność, czyli to mieszkanie niby powinno być zupełnie moją własnością. Ponieważ, żeby nie przedłużać, napisałem na kartce, jakie mam problemy i prosiłbym o wysłuchanie. Odrębna własność. Wyszło z tego tyle, że dodatkowo muszę płacić do Urzędu Miejskiego, do Wydziału Finansowego opłatę za własność i grunt. Co nam jest? Takie dodatkowe obciążenia. Co to za prywatną własność, kiedy muszę płacić spółdzielni w czynszu za wymieniony jest taki wyszczególniony w pierwszej rubryce, eksploatacja podstawowa swojego własnego mieszkania. To jest koszt około 100 zł. I opłacać z tego wszystkiego, bo na pewno w jakiejś tam kolumnice jest opłata całego zarządu i wszystkich pracujących członków spółdzielni, pracowników.
cała Unia Europejska według mnie śmiałaby się z takiej własności polskiej, gdyby o tym oni wiedzieli. Bo prawdopodobnie nawet nie wiedzą, że u nas istnieje taka prywatna własność. I prosiłbym o interwencję w tej sprawie w Sejmie, w biurze prawnym chyba, bo tam, jeżeli trochę orientuję, to tam jedynie jest prawidłowy adres. Spółdzielnia, nie dbając o moje koszty, a dbając o swoje zasoby, zbudowała na klatkach schodowych w całym Grudziądzu 20 metrów potężnych kaloryferów. Także jak się wejdzie z wejścia do klatki swojej, to jest tak gorąco, za przeproszeniem, jak w łazie. A ludzie w domach, oszczędzając, dbając o swoje koszty, zakręcają kaloryfery, nawet tak jak dzisiaj jest plus 15 stopni, są pozakręcane, a klatka buzuje na całego. Tak jakby jakiś układ był między spółdzielnią a szefem OPEC-u, żeby jak najwięcej zarabiał, ponieważ też niefortunnie się kiedyś wypowiedział szef OPEC-u w telewizji, ponieważ bloki zostały ocieplone, to teraz im zyski spadły, to muszą podnieść cenę za kilojoule. Takie wypowiedzi to już według mnie powinny skwalifikować takiego szefa OPEC-u, bo żaden szef nie powinien się w ten sposób wypowiedzieć. Jest około 20 metrów dużych grzejników, które powodują na klatce, to jest jak właśnie, jak mówiłem, a w mieszkaniach ludzie oszczędzają. I co z tego, kiedy koszty i tak muszą płacić w czynszu odpowiednie? No to tak mała jest edukacja ekonomiczna w społeczeństwie, że myślą, że jak to, co jest na korytarzu, a nie jest podłączone pod ich licznik kaloryfer w domu, to myślą, że tego nie płacą. No oczywiście też wiadomo, że to potem bierze się z całego bloku i się na poszczególnych mieszkańców rozlicza całe zużycie energii ciepłej. To samo jest z klatkami, z ociepleniem klatek schodowych. Żarówki są wielkie oczywiście, spółdzielnia wcale nie jest wolny. Każdy, każdy zapala, bo mówi, aha, bo to nie jest podłączone pod mój licznik, ja za to nie płacę. I to jak mówię, taka jest słaba świadomość ekonomiczna, przecież wiadomo, że na wszystkich potem to jest rozpisowane na tych 100 czy ileś osób bloków. No właśnie, spółdzielnie to się nie interesuje, a to spółdzielnie prezesów chce zarządzić, to spływa za przeproszeniem jak woda po kraju. Ale są tam zebrania. I chciałbym tak, żeby po prostu chodzi głównie o ustawy. A tutaj mamy gościa, który jest wicemarszałkiem Sejmu. To jest dosyć ważna postawa. Jeżeli chodzi o ustawę i o prawo, to tam właśnie prawo powstaje. Żeby się zainteresować, biorę, jak ta ustawa od odrębnej własności funkcjonuje, czyli trzeba wyjechać jakiś zmian tam. U nas w życiu wymaga się od tych, którzy zajmują się czymś innym, żeby wykonywali pracę za innych. To są pytania, które ja na pana miejscu zadałbym prezesowi spółdzielni. To są pytania, które zadałbym na spotkaniu prezydentowi miasta, te z kolei, które dotyczą OPEC. I władze miasta można wymienić, jeśli nie dostarczają takich satysfakcji, o które pan wnosi. Spółdzielnie też mają swoje zebrania członków. Tamte sprawy trzeba stawiać. Proszę wybaczyć, ale na to, że jest za gorąco, a powinno być chłodniej, że żarówka jest za duża, powinna być mniejsza. Jako wicemarszałek nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć. Wiem natomiast, że na pana miejscu wiedziałbym, że w tej sprawie powinny władze spółdzielni panu odpowiadać i przedstawiciele spółki miejskiej albo władze miasta, takimi jakimi są obecne, powinny zadbać, żeby odzyskał pan komfort wobec tych rzeczy, wobec których pan tego komfortu nie widzi. Proszę o kolejne pytania. Jeśli uzna pan, że ustawa jest źle wykonywana, proszę do mnie napisać i wówczas zastanowimy się, co zrobić, żeby ustawa była wykonywana zgodnie ze swoją normą, zgodnie ze swoim ustawowym zapisem. I młodego pokolenia z Polski. Tutaj nie ma czarodziejskich żadnych sztuczek. Odpowiedź może być uczciwa i tylko jedna. Jeśli chce się stwarzać warunki dla młodych ludzi, jeśli chce się waloryzować emerytury, a z tym jest bardzo niedobrze, jeśli chce się dbać o oświatę, sposób jest jeden. Każda władza musi być zdolna do tego, żeby rozwijać gospodarkę. Każda władza musi mieć też wyobraźnię, że kiedy bezrobocie dotyka Polski, a przede wszystkim młode pokolenie, władza funduje jeszcze wydłużenie wieku
emerytalnego i przechodzenie na emerytury w wieku 67 lat. Nie godzi się tak traktować Polaków, nie godzi się żartować tak ze społeczeństwa. 27% osób, które kończą szkoły, wyższe uczelnie, ci młodzi ludzie, którzy od razu powinni doznawać radości z podjętej pracy, tej pracy nie znajduje, jest na bezrobociu, a z tej grupy, która pracę znajduje, 47,2% nie znajduje jej zgodnie ze swoim wykształceniem. I teraz, kiedy wydłuża się jeszcze wiek przechodzenia na emeryturę, to znaczy, że przez 2 lata dłużej Polacy będą zostawać na swoich stanowiskach pracy zamiast odpoczywać i mieć satysfakcjonujące emerytury, więc przez te 2 lata bezrobocie dla młodych jeszcze będzie bardziej dotkliwe. Sposób jest jeden. Rozwijać gospodarkę. Oczywiście są tacy, którzy mówią, że przedsiębiorcom nie należy sprzyjać, bo oni się nadmiernie bogacą. Przedsiębiorcom trzeba sprzyjać na tyle, na ile potrafią służyć oni całemu społeczeństwu. Więc trzeba z przedsiębiorcami rozmawiać w ten sposób, jakie warunki należy wam stworzyć, byście mogli zwiększyć ilość miejsc pracy, żebyście chcieli zgodzić się na to, co moja formacja proponuje, podniesienie minimalnego wynagrodzenia. Przez to będą i większe podatki i przez to będzie można rzeczywiście wtedy zachęcać młodych, żeby szukali swoich szans w Polsce, a nie za granicą. Wydawało się, że ten eksodus ludzi młodych, którzy uciekają za granicę, żeby tam myśleć o swoim starcie życiowym, on się nie zatrzymał. Ten ostatni komunikat za ostatni kwartał jest taki, że znowu przyrosło o 70 tysięcy to wyjazdowe pokolenie, które będzie poza krajem. Tu się wykształciło i zamiast służyć Polsce i składać się na to, żeby państwo, osoby, które w dużej części jesteście na emeryturze, mogli z tej emerytury czerpać satysfakcję, muszą podejmować zajęcie gdzie indziej. Tylko rozwój gospodarki, przez rozwój gospodarki zwiększanie ilości miejsc pracy, bezrobocie na poziomie 14% jest niedopuszczalne. Za czasów mojej formacji w latach 93-97, kiedy bezrobocie za rządów liberałów zastaliśmy ponad 3-milionowe, po 4 latach mieliśmy je na poziomie 1,828 000. To jest właściwa droga. Powiem Państwu tak, że przedsiębiorcy, mówiłem tu na poprzednim spotkaniu, oni mają zamrożone pieniądze w tak zwanych instrumentach finansowych bądź w przysłowiowej skarpecie na poziomie 200 miliardów złotych. Przecież to jest rzecz niebywała. Te pieniądze powinny pracować, ale widocznie przedsiębiorcy uważają, że albo czas jest za bardzo ryzykowny, albo nie ma takich warunków, gdzie te pieniądze ulokowane w inwestycje będą bezpieczne. Te pieniądze powinny pracować na nowe miejsca pracy, na przyszłość dla młodego pokolenia, a one podejmując pracę w Polsce, a nie za granicą, powinni budować państwa emerytury swoimi podatkami, no i oczywiście tym, że i oni wnosić będą w kraju, a nie za granicą więcej. Proszę bardzo. Czy Państwo słyszeliście? Pytanie dotyczyło przyszłości ogrodów działkowych. Jest teraz ustawa taka, projektów jest kilka, między innymi nasz, to już Lewicy Demokratycznej, której my chcielibyśmy w zasadzie, uwzględniając wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo to trzeba uwzględnić wobec ustawy o ogrodach działkowych, ale utrzymać jak najwięcej z tego, co wprowadziliśmy w ustawie z kwietnia, przepraszam, z lipca 2005 roku. Zrobiliśmy rzeczywiście ustawę dla ogrodów bardzo satysfakcjonującą. Teraz to, co proponuje Platforma Obywatelska, to są możliwości pozbawiania działkowców tych działek, jakichś wykupów, jakiejś niepewności. Działkowiec, jeśli ma tę działkę, to na miłość boską, no niech to byłoby już jedno miejsce, gdzie on by się nie denerwował, czy ten leżak, czy krzesełko będzie miał jeszcze w tym roku, a w przyszłym już nie. Niech to byłaby dożywotnia satysfakcja i trzeba wprowadzać takie regulacje i będziemy na to wpływać całymi siłami. Spotykamy się z ogrodami działkowymi, pamiętacie Państwo,
nasze wystąpienia, spotkania podczas demonstracji aż 12 tysięcy ludzi, która odbyła się niedawno działkowców przed Sejmem. I wierzymy, że nie mamy większości, ale racji mamy my, bo rozmawiamy z działkowcami i będziemy tych racji bronić. Wierzę, że Platforma wycofa się ze swoich pomysłów, jeśli nie z przeświadczenia, że nie ma racji, to przynajmniej ze strachu przed olbrzymią ilością działkowców. Wydawania naszych pieniędzy, a szczególnie ze środków unijnych, mam na myśli, w skrócie mówiąc, te bzdurne stadiony dla wielotysięcznej rzeszy kibiców, gdzie przychodzi tam zaledwie ułamek procenta. Komu to potrzebne? To grube miliardy. Utrzymanie, powiedzmy, Senatu. Jakie jest stanowisko Sojuszu? To praktycznie jest sanatorium przechowalnia byłych polityków i solidarnościowców. Też setki milionów złotych. Jaki jest stosunek Sojuszu właśnie? Oto marnotrawstwo. To u nas tak często mówimy o korupcji, że to jest takie przerażające, że to jest straszne i fascynujemy się, kiedy ktoś, kto uczestniczył w jakiejś korupcji, zostaje zatrzymany i słusznie. Korupcja to rzecz przerażająca, to przestępstwo najgorsze. Ale ja zaryzykuję takie sformułowanie, że są rzeczy nie mniej straszne od korupcji, które przynoszą również przerażające szkody. To jest to marnotrawstwo, o którym Pan mówił, i przede wszystkim grzechy zaniechania, że coś powinno się zrobić, a odkłada to się na jutro, na pojutrze, na rok, na za dwa lata. I koszty właśnie takich zaniechań są olbrzymie. Ale urzędnicy nauczyli się tak, że jeśli popełni się jakiś błąd, nawet jeśli działało się w dobrej wierze, to absolutnie ponosi się jakąś karę. A jeśli się czegoś nie zrobi, nawet jeśli przynosi to duże straty, to za nic nie robienie i za zaniechania kary się nie ponosi. Tu trzeba by rzeczywiście może wprowadzić jakąś zasadę przyjmowania, że można popełnić błąd w imię szlachetnego działania, bo to szlachetne działanie, ono w końcu jakiś rezultat przyniesie, ale grzechy zaniechania, nic nie robienia powinni być surowo karane, tak jak korupcja i grzechy marnotrawstwa również. Jeśli przez parę lat dla przykładu ostatnich doprowadzano do tego i nie było właściwych mechanizmów kontrolnych, żeby na autostrady, które są najdroższe w Europie, jako podkłady, które powinny być przez dziesięciolecia trwałe, zwożono nie tylko śnieg, bo on by się zwożono nie tylko jakiś piach czy ziemię, ale nawet śnieg, który się tam topił jako podkład tego i autostrada się szybko zapadała. No przecież to są przestępstwa, które powinny być błyskawicznie wychwycone, a nie dopiero później, kiedy autostrady za miliony złotych za kilometr dopiero są zbudowane i wychodzi szybko z worka w krótkim czasie. Więc tego rodzaju marnotrawstwo, rzucanie pieniędzy w błoto, to są rzeczy przerażające. Ale wróćmy jeszcze do tych stadionów, bo to też jest przykład marnotrawstwa. W pierwotnej wersji stadion miał kosztować ten narodowy 800 kilkadziesiąt milionów złotych. Dobrze, niech on by kosztował, niech by Polska miała ten stadion narodowy. Tam jednak są komplety na tym stadionie. Ja kilka razy byłem tam na jakichś wydarzeniach sportowych. Tylko, że proszę Państwa, stadion miał kosztować 800 kilkadziesiąt milionów. A później, jak przyszło co do czego, to okazało się, że tu podwyżka, tam zwyżka, tam coś rośnie i stadion kosztował prawie 2 miliardy złotych. Czy ktoś za to został ukarany? Jeszcze ci, którzy go budowali, dostali w majestacie prawa. Też nikt nie ukarał winnych w rządzie, którzy takie umowy podpisywali. I takie umowy o milionowych nagrodach też zostały usankcjonowane bez kary dla nikogo. Uchodzi to dlatego, że takie są standardy, takie jest przyzwolenie, takie chore standardy. Przecież rzeczywiście tej prokuratury powinny działać, ale nie działają. Nasz głos jako opozycji jest taki, że tyle tego naszego, co sobie nakrzyczymy. Więc tutaj ponad miliard złotych wyrzucono ponad plan na ten stadion narodowy, a sam byłem świadkiem, jak przegłosowywano rezygnację z 1,5 miliona złotych na podręczniki pisane językiem Braille'a dla dzieci niewidomych. Jak ograniczano pieniądze na szklankę mleka dla dzieci w szkole,
szkole, gdzie Sojusz Lewicy Demokratycznej i wyprawki, 125 tysięcy wyprawek dla dzieci z uboższych rodzin robił, wprowadził szklankę mleka, a później uznano, że to mleko to będzie co drugi czy co trzeci dzień, w każdym razie dużo środków z tego tytułu zabrano. Państwo jesteście najlepszą prokuraturą, najlepszym sądem, tylko musicie chcieć wydawać sprawiedliwe werdykty co 4 lata. Chodzi o hipermarkety. W 2011 roku markety mają obrót blisko 120 miliardów. Zapłacili tylko 700 milionów podatków, to jest niespełna 1%. I w 2011 roku około 254 tysiące przedsiębiorstw zawiesiło działalność. A ponad 310 tysięcy przedmiotów zginęło z gospodarczej mapy polskiej, to jest 100 tysięcy więcej niż w roku 2010. Czyli jak wynika z tych danych statystycznych, to promuje się hipermarkety, tak jak tu Gryzący jest wiadomo, moim zdaniem jest około 28. Miasto chełpi się, że nie wiadomo, włodarze miasta, że wszystko ładnie, pięknie, cacy, ale zakładów nie przybywa. I teraz konkluduję sobie to, co pan poseł powiedział, że o tej uczciwości. No mamy tu uczciwość. Nie jedna ekipa, nie jeden rząd promują, dalej promują, żeby hipermarkety istniały na terenie Polski i płaciły 1% według tej informacji statystycznej. No i będę więcej mówił o uczciwości jeszcze kolejne maksy. Można przerażający, no ale taka jest rzeczywistość, takie są efekty poprzednich rządzących koalicjantów. 23 miliony Polaków, to jest 60% społeczeństwa, żyje na granicy niedostatku, czyli mają na przeżycie mniej niż wynosi minimum socjalne. 5 milionów rodaków ma do dyspozycji aż lub tylko 8 zł. Już kończę, no bo więcej już starczy chyba, prawda? Chciałbym, żeby... Bezrobocie było dużo mniejsze i wiele wskaźników, chociażby tych socjalnych, społecznych, dużo korzystniejszych. My Polskę zostawialiśmy na poziomie największego wzrostu w Europie. 7,4% PKB. Gdyby nie był taki wzrost, jak żeśmy zostawili, to Polska dziś byłaby w ogonie Europy, a jeszcze wychodzi gdzieś na plusie i nigdy nie wpadła przez te lata w recesję. Ale z tego 7,4% spadała, kiedy inne kraje tak bardzo nie spadły. A pamiętacie Państwo jeszcze do niedawna, jak ja to mówiłem, że w Polsce jest dwóch najbiedniejszych kartografów. Jak ludzie krzyczą, że jest bieda, to wychodzi pan premier i pan minister finansów, rozkładają mapę i mówią, że Polska jest zieloną wyspą. Słyszeliście mnie Państwo, ile się nakrzyczałem w telewizji, ile nadowcipkowałem, nadartowałem, jeśli z tej sprawy w ogóle można, ile naszydziłem, ile nadrobiłem, jeśli w ogóle z tej sprawy można drwić i szydzić, bo przecież pokazywałem tylko na bezmiar nieprawdy takiej propagandowej, w jakiej przedstawia się sytuację Polski, a to, o czym Pan mówi, przytacza na potwierdzenie danych statystycznych, tak Polska nie wygląda. Dziś już tej mapy się nie pokazuje, mimo że sytuacja w Europie lepsza, ale też już się nie mówi o Zielonej Wyspie, bo Polacy dostrzegli, że ta Zielona Wyspa była tylko w telewizji i właśnie na tej mapie. Gdy idzie o te supermarkety, to odpowiem podobnie, tak jak odpowiedziałem Panu. Przecież ja rozumiem ten Pana brak satysfakcji, tylko adresata zmieniał, że tu adresatem rzeczywiście powinno być miasto przede wszystkim. I gdy idzie supermarkety, to żaden wicemarszałek, żaden poseł, on nie podejmuje w tej sprawie decyzji. Państwo wybieracie władzę w Grudziądzu i Państwo wybraliście prezydenta. Nie można. Jak skończę, to wtedy Pan powie. Państwo wybieraliście prezydenta miasta, Państwo wybieraliście radnych, którzy ułożyli się w koalicję większościową i teraz okazuje się z tych tonacji, że Państwo nie popieraliście wielkich sklepów, tego niepłacenia czy małego płacenia podatków. Więc chodźcie na zebrania, rozliczcie te władze, zapytajcie też, jak wykorzystuje środki dla Grudziądza, czy je potrafi zdobywać te środki, czy dba o starsze pokolenie. To naprawdę jest wszystko w Państwa rękach. A gdy idzie o te supermarkety, to tu problem jest jeszcze innego rodzaju, że tam ciężko
doprosić się o jakieś jeszcze przyzwoite standardy pracownicze. Przecież tam pracują ludzie w strasznych warunkach. Wiecie, ja kiedyś czasem, jak też się często spieszę, przecież ja wstaję o 5:30, kładę się po północy, spać na zakupy, rzadko mam czas. I czasem jak idę do tego sklepu i wpadam jak po ogień, to mnie wiele rzeczy irytuje. Ale nawet jak mnie coś irytuje, wiecie, w życiu nie odważyłem się, żeby się jakoś agresywnie czy nerwowo odnieść do tej ekspedientki, bo stojąc w kolejce patrzę, co ona robi za te marne pieniądze. To jest czasem przerzucanie kilku ton towarów po tej taśmie, po tej lacie. Więc gorsza dzieje się tam, że często zatrudniani są pracownicy supermarketów na umowy śmieciowe, często nie mają możliwości jeszcze stworzenia jakiegoś zespołu pracowniczego, bo na to się nieprzychylnie patrzy, żeby mogli wspólnie jakoś wypracować wnioski, a pojedynczo pracownik brzmi słabo, jeśli za ostro upomni się o swój interes, to przy takim bezrobociu fora ze dwora. Przecież to są przypadki dość znane, że te biedne panie, one czasem, żeby nie odejść na tej od kasy, żeby nie narazić się pracodawcy, to są znane przypadki, że niektóre panie, zdarzały się takie w pampersach, siedzą przy tych kasach. To trzeba przede wszystkim odwrócić. Dojrzeć człowieka w każdym miejscu. Ale gdy idzie o to, jakie sklepy, jakie warunki będą stwarzać na terenie Grudziądza, czy Grudziądz będzie łapał swoją szansę, czy nie, a wysłuchuje nie zawsze dobrych opinii na temat tego, co się w Grudziądzu żyje. Wszystko w Państwa rękach. Jeśli ktoś mówi, od mojego głosu nic nie zależy, to znacie Państwo tak samo dobrze jak ja. Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. I jeśli każdy, kto mówi, że ode mnie nic nie zależy, uzna, że jednak od niego coś zależy, jak najwięcej osób będzie tak myślało, wszystko można odmienić. I najlepsze rządzenie na lepsze i nieprzestrzeganie standardów na przestrzeganie standardów i na duży obszar biedy na biedę, która będzie mniejsza. Nigdy się jej niestety nie zlikwiduje. To może jeszcze tak kiedyś, kilkanaście lat temu, ja tak bardzo emocjonalnie traktowałem każde spotkanie z wyborcami. Czy rządziliśmy, czy nie rządziliśmy? Jak rządziliśmy, to też stawałem około to z wyborcami, bo wiedziałem, że muszę wszystko tłumaczyć albo siebie tłumaczyć z tego, co mogłoby być, a czego żeśmy nie zrobili. Dziś rządzących, tak jak mi ludzie mówią na spotkaniach, nie zobaczą tak specjalnie, bo ich widać najlepiej na billboardach przed wyborami. Kiedyś na takim spotkaniu mnie zapytano, kiedy zlikwidujecie w Polsce przestępczość? I ja wtedy po raz pierwszy jakoś tak pękłem i odpowiedziałem krótko, nigdy nie zlikwidujemy przestępczości. I poczułem się wreszcie uczciwie, bo ani biedy się nigdy nie zlikwiduje, ani przestępczości się nigdy nie zlikwiduje, ani innych rzeczy złych się nigdy nie zlikwiduje. Ale trzeba te wszystkie złe obszary pomniejszać, by były mniejsze nieustannie, a każdego roku te lepsze wskaźniki zaczynały dominować. Proszę bardzo, pan chce. Kłopoty się w Polsce też nigdy nie zlikwidują. Podgowania podatkiem obrotowym tych markietów. To są kupę miliardów ucieka państwa. Państwo zbiera z tych najbiedniejszych i co chwilę podnosi różnego rodzaju podatki. I co się z tym stało projektem? Ja słyszałem i wiem coś innego. To często się pojawia na spotkaniach to, że markety, supermarkety nie płacą podatków. One płacą podatki, tylko moim zdaniem one powinny się... za granicę. Nie, proszę pana, nie, to akurat nie jest prawda. Tylko markety powinny się wpisywać w inne korzystne procesy w Polsce poprzez wyższe wynagrodzenia dla tych pracowników. Powinni się satysfakcjonować mniejszą rentownością na rzecz podwyższenia wynagrodzeń i tu wyższe wynagrodzenia dla tych pracowników i tu zaczyna się pana racja. To większe podatki dochodowe, które ci pracownicy powinni płacić, to większa składka zdrowotna, większa składka emerytalna. Tak, od tych wielkopowierzchniowych przedsiębiorstw, supermarketów trzeba więcej oczekiwać. Ale nie tylko w takim wymiarze gospodarczym, bo także w wymiarze społecznym
Ale to jest rzecz władz miasta, że one przecież podpisuje umowę. I umowę powinny podpisywać nie w trosce o przedsiębiorców, jedynie o przedsiębiorców, ale również wygenerować jakąś umowę, która mówiłaby o świadczeniach na rzecz miasta. Ja znam supermarkety, które zobowiązywały się do tego, że jakieś drogi gdzieś dookoła będą budować i robić parę innych rzeczy. Udało się takie umowy wyegzekwować, jeśli nie są one ustnie podejmowane, a wcześniej przy przygotowywaniu umowy. Wszystko w tym, jak się skonstruuje umowy. Czyli znów mówimy o korupcji i o marnotrawstwie. Dlaczego o korupcji? No, nie będę mówić. Nie, ale dlaczego nie? Bo o korupcji nie mówiliśmy. No i z tymi marketami. Nie, o korupcji nie mówiliśmy i o marnotrawstwie też mówiliśmy. Mówiliśmy tylko o tym, że supermarkety powinny się bardziej wpisywać w życie miasta, a nie tylko jednostronnie myśleć o swoim interesie gospodarczym. I tego trzeba od każdego wymagać, kiedy podpisuje się umowę. A umowę podpisują władze miasta. Jeśli podpisują taką umowę miasta, to powinny wiedzieć, że podpisują ją również państwa imieniu, bo władze w mieście zostały wybrane większością mieszkańców Grudziądza, ale kiedy podejmuje się decyzje, to nie można ich podejmować w imię tej większości, która na władzę głosowała, ale w imieniu wszystkich mieszkańców miasta. I wówczas wydawanie zgody na jakąkolwiek działalność było brane pod uwagę dobro danej społeczności, że tak powiem, bo to było nieduże miasteczko. I tam nie było tego, że na tej ulicy może być tylko taki i taki sklep, żeby temu drugiemu nie wchodzić w paradę. I tam nie było, że było, nie było nadmiernie rozbudowanych pewnych gałęzi, pewnych sklepów monopolowych, jak u nas są teraz na co druga ulica. Także wtedy jakoś władze tamtego miasta, gdzie pracowałam, dbały o to, żeby małe sklepiki, żeby było to wszystko miało ręce i nogi, żeby nie, jeden drugiemu w paradę nie wchodził, żeby za dużo czegoś nie było. Także tutaj ludziom tego nie widać w ogóle. Jeszcze do tego raz odniosek. Chciałbym jeszcze zadać pytanie. Jeszcze kto chciałby z Państwa zadać pytanie? Może ręka w górę, żebym ja wiedział, ile jeszcze osób. A ja mam. Ja chciałam zupełnie inne pytanie zadać panu marszałkowi, jak pan zadaje, dotyczy to pytanie naszego bytu. Tutaj słuchacze też był. My potrzebujemy przybory szkolne, chodzi konkretnie o laptopy. Czy my moglibyśmy uzyskać jakieś dotacje na zakup tego, czy zwrot jakiś kosztów, bo w sumie to jest przybór szkolny. To jest niepisze. Ale chodzi, o czym pani mówi? Ja mówię o nas tutaj, słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku. My na informatyce potrzebujemy laptopy. Tak? To jest przyrząd szkolny, przybór szkolny, tak? Czy my możemy uzyskać dotację do tego przyboru szkolnego? W dniu pracy z służbą mundurową. Jednym punktem było brane pod uwagę, że po 15 latach służby ma się emeryturę. Tylko czemu nikt w Sejmie nie poinformował społeczeństwa, że po 15 latach służby jest tylko 40% tej emerytury? Bo jak czyta się w internecie, to się o służbach mundurowych mówi, że to są ludzie, ja wiem, jakaś wyższa klika czy ktokolwiek. Drugie pytanie mam takie. W związku z tym sprzężeniem lat pracy wszystkim obywatelom, czy ktokolwiek w Sejmie podjął chociaż jakikolwiek trud pójść sobie zobaczyć na cmentarz, jakie roczniki odchodzą i jakie roczniki nie doczekają się tej emerytury? Czy ta podwyższenie lat pracy to nie było na zasadzie oszczędności dla kasy państwa? Właśnie widzimy po całej emerytury? Na czym to rzecz polegała? Bo dla mnie to jest sprawa niejasna. Dziękuję. Panie marszałku, to są wszystko pytania gospodarcze, na które poseł nie ma żadnego wpływu. Odsyła pan do burmistrza, do prezydenta. Natomiast na pewno ma pan wpływ jako marszałek na jakąś atmosferę w Sejmie. No,
chodzi o głosowanie. Są głosowania 19. Za każdym razem inna liczba. Gdzie są ci posłowie? Oni z naszych pieniędzy są. No. Drugie. Na sali widać połowę posłów tylko. Gdzie jest reszta? No, ogromne pieniądze biorą. Senior, czyli emeryt, budowa, emerytura. No. Na pewno na to głos wpływ pan jako marszałek ma. Ja się będą się kształtowały nasze emerytury? Czy dostaniemy jakieś większe podwyżki jak teraz w tym roku? Czy ja mniej rentować? Jako emeryt? O to chciałam zapytać. Tak, czy kwotowo, czy jakieś tam procentowo? Proszę bardzo, i pan pytanie jeszcze, jako ostatni. Do stycznia 2014 roku mamy zakończona sprawa projektu działkowego. I teraz tak, jest projekt obywatelski. Czy Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował blokiem za projektem obywatelskim, za dyscyplinę poselską, czy będzie optował w jakiejś innej formie, ponieważ w styczniu ma być zakończona procedowanie spraw działkowych. Natomiast w Polsce system działkowy jest tak jakby dwuznaczny. Jedni, bardzo mała ilość działek jest własność, a większość jest tak zwana stuletnia sprawa, czyli wieczysta. I tu jest problem właśnie zorganizowania tak zwanego stowarzyszeń działkowców. Optujemy jako obywatelstwo, żeby powstawić stowarzyszenie. A stowarzyszenie ma swoje prawa, tutaj nie jest czas i miejsce, żeby o tym mówić, bo to jest sprawa bardzo skomplikowana. Prawnie jest bardzo głęboko ustawiona. Także tylko mam pytanie moje proste. Czy jeżeli będzie aktualnie projekt obywatelski, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej blokiem poprze ten projekt? Zacznijmy od tego, głosować można nad jednym projektem. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest jedyną formacją, która utrzymuje kontakty z Polskim Związkiem Działkowców. Jesteśmy nieustannie na działkach, w siedlicach, nawet w zimę spotykamy się w siedlicach. To my jedynie wychodziliśmy do działkowców, którzy w 12-tysięcznej grupie, jak mówiłem, przyszli pod Sejm. Jesteśmy w nieustannym kontakcie z władzami, ale sami działkowcy czasem niestety się kłócą. Mieliśmy tutaj taki przypadek, gdzie prezes krajowy odwołał prezesa Torujsko-Włocławskiego, Chodynickiego. To też nie służy nam, żebyśmy mówili, działkowcy stoją murem. Więc musicie też i pan, i wszyscy inni działkowcy starać się, żeby był spokój wewnątrz działek, bo wtedy łatwiej nam będzie wspólnie z państwem bronić tego interesu działkowego. Jak będą kształtowały się emerytury? Dziś takie myślenie, jakie było za czasów SLD-owskich, czy będzie kwotowa, czy płacowa, to już dziś w ogóle nie ma takiego myślenia. Dziś już się mówi, żeby były emerytury, żeby nie gryzła ich inflacja, żeby było bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, wiecie, co zrobili dzisiaj rządzący, kiedy wprowadzili te OFE. Ile pieniędzy się zmarnowało? To teraz, po wielu latach, dopiero kiedy zobaczyliśmy, co się chce dalej robić z tym OFE, kazaliśmy pomniejszyć składki, kazaliśmy wprowadzić takie rozwiązania i mimo, że mamy mniejszość, uznano, że niesłuchanie SLD dalej grozi dużo większym nieszczęściem w tej sferze emerytalnej. Ja zażądałem ujawnienia w oświadczeniach majątkowych majątków tych, którzy zarządzali funduszami. To wszystko musi być wreszcie przejrzyste. Jeśli będziemy wiedzieć, jak to się układa, to będzie wyznaczona perspektywa dla systemu emerytalnego. Zwłaszcza ci młodzi muszą się bać, bo już nie chcę kwoty wymieniać, jaką się oblicza. Jeśli oni będą przychodzić za 20 lat na emeryturę, jaka może być ta emerytura? A gdy idzie o Sojusz Lewicy Demokratycznej, powiem państwu tak, przypomnijmy te nasze pierwsze rządy. A ja pamiętam dokładnie tą ustawę. 10 grudnia tylko mieliśmy rządy. Pierwsza nasza ustawa 10 grudnia 1993 roku, ona nie dotyczyła kosmosu, ona nie dotyczyła mleczarstwa, ona nie dotyczyła innej rzeczy, tylko była to ustawa o waloryzacji emerytur najniższych, wprowadzenia emerytur mundurowych,
I później, za chwilę, kiedy podnieśliśmy te najniższe emerytury, kolejną waloryzację wprowadziliśmy i co roku realnie podnosiliśmy emerytury, realnie to znaczy, że ponad poziom inflacji o 4,8% w pierwszym roku, 5,2% w drugim, 4,6% w trzecim roku i tak dalej. No i ktoś obliczył, że gdyby nie było AWS-u, gdyby wyborców ręka nie zaspędziała, że chcą coś odmienić na lepsze, to byśmy utrzymali taki stopień wzrostu. Z emerytów nikt nie uczyni nigdy bogatszy. Sojusz Lewicy Demokratycznej też nie uczyni z emerytów bogatszy. Ale gdyby tak utrzymać ten wzrost rocznie o te 4-5% realnie, jakie to już byłoby dobrodziejstwo, jakie zbawienie już, żeby tak wolno, bo wolno, ale do góry. I tylko przez mądre rządzenie, przez gospodarność, przez uruchamianie tych pokładów gospodarczych. To jeszcze pan, któremu nie odpowiedziałem tam na wszystkie pytania, też o tym mówił, że jest bezruch. No, kiedy tych przedsiębiorców zachęci się, żeby uruchamiali te środki, to przecież oni nie kupią sobie czwartego samochodu, tylko znowu będą inwestować, znowu zatrudniać ludzi, więc trzeba uruchomić gospodarkę. Tylko z rozruszanej gospodarki mogą być większe emerytury, ale do tego trzeba talentu. Tu jeszcze pani mówiła o laptopach. Och, ja mówiłem o tym, że 1,5 miliona złotych zabrakło na podręczniki Braille. Żeby mieć pieniądze na laptopy dla państwa, dla takich szkół, to trzeba naprawdę zdolnego rządzenia, a ja zdolnego rządzenia w tej chwili w Polsce nie widzę i nawet jeśli tych pieniędzy na laptopy się nie znajdzie, to dużo, bo nie byłoby to łatwe, jakiekolwiek rządy by nie były, to też nie chcę tutaj obiecywać gruszek na wierzbie, ale w każdym bądź razie państwa sytuacja powinna być naprawdę oczkiem w głowie każdej władzy, a niestety nie jest. I tutaj jeszcze pytanie o waloryzacji emerytur. Brak waloryzacji właściwej, realnej. Do tego trzeba zdolnych, którzy rozruszają gospodarkę. I to będzie. Mówił pan o te mundury. Mundury i dobre warunki, żeście przegrali na własne życzenie. Bo kiedy my żeśmy robili wszystko, co najlepsze, my wprowadziliście mundurowe emerytury, to później w każdych wyborach okazywało się, że najpierw mundury, bo przecież my mieliśmy takie jakieś sondaże, to w zdecydowanej większości najpierw zagłosowały na PiS w roku 2005-2007, a później w roku 2007 na Platformę, bo już uznaliście, nie mówię do pana, tylko mówię statystycznie, mundury uznały, że teraz PiS zachował się strasznie, to teraz głosujemy na Platformę, bo oni ochronią nas przed PiS-em, a okazało się, że Platforma wobec służb mundurowych, co pan ładnie podkreślił, miała jeszcze gorsze pomysły od PiS-u, więc trzeba dobrze orientować się, kto powoli, bo powoli, ale polepsza sytuację. Przywileje, jak pan słusznie powiedział, które jakiejś grupie zawodowej się należały, powinny być chronione. Może trudno myśleć o dodawaniu przywilejów, ale z tymi, które już były, te nabyte, powinno się je traktować w sposób lepszy. I teraz atmosfera, nic więcej na to nie odpowiem, z wyjątkiem tego, że każdy ma prawo powiedzenia się za swoimi warunkami, biorąc udział w wyborach. To PiS i Platforma pomieszały te lepsze sytuacje, czy odwracały te lepsze sytuacje, które moja formacja dla państwa wprowadziła. Gdy idzie atmosferę w Sejmie, jasne, że ona jest daleka od doskonałości, ale jak pan mówił, że czasem widać 19 głosujących, to nieprawda, bo głosowanie jest ważne, jeśli jest minimum 231 posłów. I teraz na sali sejmowej są pustki, wtedy, kiedy są prezentowane projekty ustaw. Każdy klub ma swojego koordynatora i koordynator przedstawia stanowisko klubu wobec każdej ustawy, a posłowie, jeśli nie ma ich na sali, to siedzą na posiedzeniach kilkudziesięciu komisji sejmowych i przygotowują drobiazgowo kolejne ustawy. Siedzą na kilkudziesięciu posiedzeniach komisji nadzwyczajnych
i przygotowują szczegółowo kolejne ustawy, a znowu na plenarnym posiedzeniu są koordynatorzy, którzy w imieniu klubów je prezentują. Ale gdy idzie o głosowania, to proszę Państwa, nie uwierzycie. Do tej pory, a odbyło się 52. posiedzenie, było 2560 głosowań. To bardzo dużo. 2560 głosowań. To posłowie, którzy są w piątej, są w ostatniej kolejności, są tam na miejscu 410, mają 87, 88, prawie 90% obecności na głosowaniach. Więc frekwencja podczas głosowań jest święta. Ale gdybym chciał Państwa przekonać, że Sejm jest święty, to w życiu bym takich rzeczy nie powiedział, bo Sejm święty nie jest. I powinien dużo lepiej pracować, dużo mniej kłótliwie, z dużo większą troską o ludzi, którzy mieszkają w Polsce, a nie z troską o swoją satysfakcję polityczną, o wywołanie awantury i stanie przed kamerą, żeby o awanturze mówić, a nie o sprawach ludzi. Żeby tak wyglądał świat polityki, który interesuje się Państwa losem, a nie swoimi fanaberiami politycznymi, o to będę dalej dbał i dostaję wiele listów, wiele maili z Grudziądza, spotykam się z wieloma mieszkańcami. Jeśli mówią mi miłe słowa, że w tym, co mówię, odnajdują wiele swoich myśli, to jest mi miło. Dziękuję Państwu za to spotkanie.